Cześć, z tej strony Crymore Sims i małżonka. Nie było nas długo na kanale, kilka filmów wleci. Dzisiaj przyjechała do nas bardzo duża paczka. Zobaczcie, to jest moja ręka, dłoń, paczka. Jest długości pewnie 60 na no, pół stało. 40 na 40. Duża paczka od kolegi z Holandii i dzisiaj pokażę Wam, jak profesjonalnie pakować krewetki, ponieważ kolega wysłał już w swoim życiu setki paczek, jest jednym z najlepszych hodowców w Europie i na świecie i zamówiliśmy sobie od niego ładne krewetki. Nie będziemy dzisiaj się skupiać na tym, jakie krewetki przyjechały, natomiast pokażemy Wam, jak kolega pakuje. Podróż trwała 3 dni, została wysłana znaną firmą kurierską i praktycznie od nadania w poniedziałek, ona w środę rano o 10 już do nas trafiła, bo umówiliśmy się z kurierem po jej odbiór. Więc rozpakujemy tą folię. Zobaczcie, pierwsza rzecz, paczka jest bardzo dokładnie zawinięta folią typu stretch. Ze względu na to, że mamy okres już praktycznie letni, stretch jest przezroczysty, ponieważ czarny skupia światło i za bardzo się nagrzewa. Oczywiście paczka została też oklejona w poprawny sposób oznaczeniami wrażliwe i gdzie jest góra paczki. To jest bardzo ważne. Więc rozpakowujemy stretch i wracamy za chwilkę. Dobrze, stretch usunięty. Folia zabezpieczająca przecięta, żeby Was nie katować styropianem. Otwieramy i zobaczcie, pojawia nam się dodatkowe zabezpieczenie w postaci styropianu, który moja żona uwielbia, tak, bo lata po całym domu. I skrzeczy, to jest jeszcze gorsze. I skrzeczy. Natomiast w środku mamy drugi styrobox, który dodatkowo zabezpiecza nasze krewetki przed mrozem bądź chłodem. I teraz mrozem, chłodem bądź gorącem oczywiście. Kolega wiedział, że w Holandii i w Niemczech są wyższe temperatury, natomiast w Polsce obecnie są na poziomie około 18-19 stopni, więc nie zastosował w środku, z tego co mi mówił, wkładów chłodzących, natomiast te wkłady chłodzące znajdowały się tutaj w postaci małych buteleczek Coca-Coli. To nie jest to, co myślicie, to jest po prostu woda, która była zamrożona. Są takie dwa. Więc zobaczcie, jakie małe buteleczki Coca-Coli można kupić w Holandii. Dobra, mamy to. A z drugiej strony, po wyjęciu styropianu, mamy profesjonalny żel, który był zamrożony. Ten żel oczywiście wykorzystamy w swoich. Musiałaś dotknąć, tak? Więc był dodatkowo żel chłodzący. Dobra, my ogarniamy ten styrobox, wyjmujemy ten drugi, otwieramy go i pokażemy Wam, jak krewetki zapakowane są w środku. No i słuchajcie, tak byłem napalony, że urwałem denko od styroboxu. No więc krewetki nam się rozsypały, natomiast zobaczcie, w tym styroboksie, który urwałem, kolega zapakował krewetki ciasno, uzupełniając je takimi chrupkami, po to, żeby te worki nie latały w transporcie. I co bardzo ważne, to co różni hodowców zagranicznych od hodowców polskich, to to, że krewetki zostały wysłane w workach oddychających. Nie pokażemy dokładnie tych krewetek. Ja tam widziałem już wylinkę. Ale słuchajcie, tych worków jest... Tu są neokaridiny, więc neokaridiny Wam pokażemy. W każdym worku jest nie więcej niż 25-30 krewetek. To jest też bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że no, woda ma swoją granicę toksyczności, jeżeli chodzi o odchody w transporcie. Kolejne neokaridiny, piękne sztuki, pomogą nam w rozwijaniu naszej pasji i rozwijaniu tych naszych małych, kolorowych neokaridin u nas
Kolejny woreczek, może ten pokażemy też. Też kreweczki Neocaridina. Zobaczcie, duże sztuki. Kolega specjalnie wybrał nam takie większe. Kolejny woreczek. Tutaj widzę kolejny woreczek z Neocaridiną. I kolejny woreczek z Neocaridiną. Wlinki w środku. Słuchajcie, woda jest taka troszkę już mętna ze względu na te wlinki, więc będziemy je zaraz rozpakowywać i wrzucać do zbiorników. Nie będziemy Wam już tym zawracać głowy. Natomiast patrzcie, mimo tego, że uszkodziłem ten wewnętrzny styroboks, to worki są całe, nie ciekną, nie są nigdzie pęknięte. Były bardzo dobrze spakowane. No troszkę moja porażka, że tak te krewetki tutaj rozwaliłem po całym boksie. Dobra, dziękujemy Wam ślicznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby wybierać sprawdzonych hodowców, sprawdzonych sprzedawców, ludzi, którzy są doświadczeni w wysyłaniu krewetek, ponieważ różne kwiatki można na rynku spotkać, ale nie o tym jest ten kanał. Czas, żeby to rozpakować. Czas, żeby to rozpakować. Dziękujemy Wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Słonecznego dnia. Pa, pa.